Niektórzy uważają, że Wyszków to senne miasto na Mazowszu. Nazywają je nawet sypialnią Warszawy, ale to nie jest cała prawda. Wyszków ma interesującą przeszłość, teraźniejszość. Jest otwarte i przyjazne i o tym teraz opowiem. Do II wojny światowej było miejscem, gdzie wspólnie żyli i Polacy, i Żydzi. Wojna nieodwracalnie zmieniła tę sytuację. Po jej zakończeniu różnorodna dotąd społeczność stała się jednolita. Zniknęli przedstawiciele innych narodowości i kultur. Z informacji rodziców wynika, że po 1989 roku w mieście pojawili się obywatele z dawnych republik Związku Radzieckiego, ale ci, którzy przyjeżdżali jako pierwsi, przyjeżdżali przede wszystkim handlowo. Przybyszów ze wschodu traktowano jako tych, którzy zarabiają i wyjeżdżają. Rodzice, pytani przez nas, 14-latków, obcokrajowców, odpowiadali, że w mieście nie było cudzoziemców. Co jakiś czas szczególne zainteresowanie wzbudzał przyjazd kogoś z Europy Zachodniej czy Stanów Zjednoczonych. Po kilku latach okazało się, że obcokrajowcy zaczynają osiedlać się w mieście i okolicy. I to nie tylko ci z dawnego ZSRR. Na ulicach zauważano Włochów, Anglików, Czeczenów. Były to oczywiście nieliczne przypadki i w małym mieście wzbudzały ciekawość. Tak, moim zdaniem mieszkają obcokrajowcy, nawet czasem w Wigilię. A ile ich może być? Oj, lejku, mało, mało. Bo ja wiem, może z no tak, na przykład w pracy. Czasem. Mi się to zdarza. I pozostanie pytanie, czy Wyszków i jego mieszkańcy są przyjaźni dla obcokrajowców? Ojej, trudne, bardzo trudne pytanie. Ale myślę, że większość tak. Czy twoim zdaniem Wyszkowi mieszkają obcokrajowcy? Tak. A ilu? między innymi Jana, mojego nauczyciela od języka angielskiego. Czy Wyszków i jego mieszkańcy są otwarci i przyjaźni dla obcokrajowców? Jeżeli chodzi o moich znajomych i moje otoczenie, myślę, że tak. Dziękuję. W Wyszkowie mieszkają obcokrajowcy. Ile ich jest, nie wiem. Ale na pewno są to Azjaci. Bo jest chińskie centrum, jest chińska restauracja. Na pewno są to Ormianie, którzy zajmują się handlem. Na pewno są to lektorzy w szkołach językowych. Myślę, że czują się oni w Wyszkowie dobrze. Ja w każdym razie nigdy nie słyszałam o przypadku jakiegoś niewłaściwego traktowania osób z innych krajów przez mieszkańców Wyszkowa. Co było największym problemem na początku? Na początku? Myślę, że największym problemem to bariera językowa. Kiedy przyjechałam do Polski, naprawdę nie mogłam powiedzieć nawet dzień dobry. A teraz cieszę się, że trochę
posługuje się tym językiem. Jak postrzega Pani Wyszków na przestrzeni swojego pobytu? Oczywiście ja mam bardzo pozytywne spojrzenie na świat, więc mi się podoba Wyszków. Czasami jak coś się nie udaje, to z uśmiechem traktuję wszystkie swoje niepowodzenia. Czy nie żałuje Pani pobytu w Wyszkowie? Nie żałuję. Przede wszystkim poznałam bardzo dużo fajnych ludzi. Miałam swoje takie słabsze chwile. Pakuję torbę i wyjeżdżam na Ukrainę. Ale po 5-10 minutach moje depresje, moje rozczarowanie znika i znowu zostaję tutaj w Wyszkowie. Nazywam się Julian Popa, jestem z Mołdawii. Mieszkam w Wyszkowie już rok. Chodzę do liceum ogólnokształcącym imieniu Cypriana Kamila Norwida. I moją pasją jest związana ze sportem. Nazywa się trekking. To jest elementy akrobatyczne, gimnastyczne, różne. I w tym roku zająłem pierwsze miejsce w Mam Talent. Co było największym problemem na początku? Największym problemem dla mnie to było problem z językiem. Czyli zrozumienie i gadanie. Podoba się mi to miasto, bo jest bardzo taki spokojny. Jest małe miasto, tak, i to piękne jest. Czy nie żałujesz swojego pobytu w Wyszkowie? Nie. Nazywam się Dawid. Pochodzę z Armenii. Miałem 2 lata, kiedy przeprowadziliśmy się do Polski. Wychowałem się praktycznie w Polsce. Nie zawsze było kolorowo. Często były problemy z moim pochodzeniem. W szkole dzieci mi często dokuczały. Ale wszystko z czasem się zmieniło. Mentalność też Polaków wraz z wejściem do Unii Europejskiej się zmieniła. I myślę, że tolerancja też. Poziom tolerancji się zmienił. Czuję się praktycznie Polakiem, ale jestem Ormianinem oczywiście, ale wychowałem się w Polsce i też utożsamiam się z Polską. Można powiedzieć, że Polska jest dla mnie drugą ojczyzną. Hello, my name is Jan. I come from England. I've been living in Poland for about 8 years and I teach English. Jak się pan nazywa? Nazywam się Asen. Z jakiego kraju pan pochodzi? Pochodzę z Bułgarii. A ile lat jest pan w Wyszkowie? W Wyszkowie jestem 18 lat. Czym się pan zajmuje? Na chwilę obecną jestem informatykiem w zakładzie energetycznym. Ja Wietnam, Hanoi. I ja 2 lata temu, no tutaj, 2 lata temu. Dzień dobry, nazywam się Dymit Buławka-Fankilejski. Jestem od ponad 15 lat w Polsce i pochodzę z Ukrainy. Mam obywatelstwo ukraińskie, a urodziłem się w Guranie, w Irkuckiej oblasti, na Syberii. Obecnie wraz z mamą założyliśmy galerię artystyczną pod nazwą Dom Artystyczny. Przyjemnie mi się tutaj mieszka. Dzień dobry, nazywam się Xavier Robillard. Pochodzę z Francji, Paryża. W Polsce jestem od parę lat i w Wyszkowie tylko parę miesięcy. Zajmuję się jako lektorata języka francuskiego i hiszpańskiego i kocham Wyszków.